19 października 2019 roku, stadion Rowu Rybnik przy ulicy Gliwickiej 72 i mecz 12 kolejki trzeciej ligi grupy trzeciej pomiędzy gospodarzami Rowem Rybnik a Ruchem Chorzów. Maciej Szczyśniewski, witam Państwa serdecznie. Mecz, który elektryzuje na Śląsku praktycznie wszystkich, głównie ze względu na kibicowskie animozje, ale miejmy nadzieję, że fajerwerki i emocje czysto sportowe będziemy widzieć dzisiaj tylko na murawie, która dziś notabene świetnie na stadionie Rowu jest przygotowana. Rów podrażniony po 4 porażkach z rzędu. Chce w końcu wygrać Ruch po bardzo emocjonującym spotkaniu u siebie z Ruchem Zdzieszowice. Ma dziś nadzieję na wygrane derby i marsz w górę tabeli. Zawodnicy już na murawie. Wszystko przygotowane, aby rozpocząć to spotkanie. Sędzią głównym dzisiejszego meczu jest pan Robert Kowalczyk z Częstochowy, a na liniach będą mu pomagać Tomasz Barański i Michał Toborek. Składy, a więc 6, Paweł Mandrysz, 7, Marek Krotofil. Może o tym za chwilę, bo teraz minuta ciszy dla zmarłego niedawno byłego zawodnika i trenera Rowu Rybnik Ruchu Chorzów, Józefa Golli, który miał 76 lat, to była legenda klubu z Rybnika i nie tylko były gracz Hutnika, Kraków, Ruchu Chorzów i właśnie Rowu Rybnik. Także uszanujmy teraz pamięć tego wielkiego człowieka. Emocjonującym spotkaniu w poprzedniej kolejce z Ruchem Zdzieszowice. No teraz chciał tutaj Więcierz uderzyć z dystansu, został zablokowany. O tym meczu z Ruchem Zdzieszowice może za chwilę. Spójrzmy, uderzenie, ależ teraz niewiele zabrakło, aby ta piłka gdzieś tam... Tomasz Nowak nie zdołał obronić rzutu karnego, który był podyktowany, natomiast łokciem gdzieś tam go potraktował. Arbiter nie miał żadnych wątpliwości. Dał czerwoną kartkę Smugowi i podyktował rzut karny zamieniony na bramkę przez Marcina Niemczyka. Może o tym za chwilę, bo spójrzmy, świetna sytuacja dla Rowu. Broni kapitalnie teraz Tomasz Nowak. Jeszcze dośrodkowanie w pole karne, ale bardzo dobrze zawiązała się ta akcja drużyny z Rybnika. Skończyła się celnym strzałem, ale wyczekał też do końca. Tomasz Nowak nie poszedł tutaj naraz w tej sytuacji. No i uratował swój zespół, ale jeszcze nie rezygnują gracze Rowu. Ciekawe to spotkanie od początku. Widać, że obie drużyny będą chciały tutaj szybko napocząć rywala. Skaczą zawodnicy obydwu zespołów w polu karnym. Ogłuszający doping, tak jak mówiłem wcześniej, naprawdę tutaj jaszczarki przechodzą. Spójrzmy. Uderzenie głową Marka Krotofila. Ta średnia bramkowa, jeśli chodzi o mecze Rowu, zostanie utrzymana i zobaczymy dzisiaj naprawdę sporo ciekawych kolejny sytuacji. Corner dla gospodarzy. Dośrodkowanie Plizga, no tam blisko było, aby w końcu gracze Rowu otworzyli swoje konto bramkowe w tym meczu. Uderzał głową Piotr Pacholski. Dość powiedzieć, że praktycznie w większości zdecydowanie przy piłce są gracze Rowu. Oj, no jest kontrowersja. Rzut karny dla gospodarzy. Kopnięty od tyłu Konrad Warmiński na linii pola karnego. A i tutaj szybka reakcja arbitra, też gdzieś tam wątpliwość była tylko odnośnie tego, czy będzie to rzut karny, czy też rzut wolny bezpośredni. Nowaka, no i spójrzmy, Janik czy Nowak, 26 minuta meczu. Janik i broni Tomasz Nowak to uderzenie Jana Janika z 11 metrów. Teraz wyskoczyli do niego partnerzy z zespołu. Wodecki, dośrodkowanie. Był tam Krotofil, ale radzą sobie z tym wszystkim niebiescy. Foszmańczyk, no może teraz jakaś dobra kontra drużyny Ruchu Chorzów. Spójrzmy, jest już w polu karnym zawodnik niebieskich. No i to będzie rzut karny. Tylko, że w drugą stronę teraz 29 minuta i bardzo szybko
będą mieli okazję gracze Ruchu, aby zdobyć gola. Idzik czy Paszek bardzo szybko tutaj wziął piłkę, już jest gotowy do wykonania tego rzutu karnego. Mariusz Idzik. Idzik czy Paszek? Spójrzmy. Idzik jest 1-0 dla Ruchu. Bardzo szybko po tym niestrzelonym karnym dla Rowu mieli swoją okazję niebiescy do tego, aby wyjść na prowadzenie. No i tak też się dzieje. Idzik pewnym strzałem pokonuje Kevina Paszka. Wodecki bierze na siebie ciężar wykonania tego stałego fragmentu gry. Dobre dośrodkowanie, no ale tam właśnie Kasolik po raz kolejny świetną interwencją prowadzi Ruch. 1-0. Foszmańczyk. Dobra piłka, Winczyrz, uderzenie. Gdzieś tam ta piłka mogła nieprzyjemnie przed paszkiem skozłować. Taki w sumie celny strzał Ruchu z akcji. Ależ teraz poszedł Szkatuła, to będzie żółta kartka. Mówiłem o tym, że ten zawodnik widać, że jest bardzo zły. No i tutaj pojechał sami. Idzik chyba za bardzo pod siebie w tej sytuacji. Zobaczmy, dobra okazja dla Rowu. Jest Szkatuła. Oj, to uderzenie Pawła Mandrysza. Beznadziejne. Już wcześniej mówiłem, tutaj starają się dotrzymać do przerwy gracze Ruchu. No i 1-0 po bramce Idzika z 27 minuty. Prowadzą niebiescy. Zapraszam za kilkanaście minut. Póki co jedyne to trafienie w tym meczu. Teraz kolejny rzut rożny. Wchodzili na sektor. Była uruchomiona tylko jedna bramka. Gdzieś tam doszło do konfrontacji, ale może o tym za chwilę. Wodecki teraz była dobra okazja. Chyba poważnego stało się kapitanowi Rowu. Oj, 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 zwija się z bólu teraz, aż krzyczy z bólu. Strzelił drugiego gola, ale może o tym za chwilę, bo już Jan Janik jest poza murawą. Myślałem, że tutaj dłuższa będzie ta interwencja służb medycznych, a jednak służby medyczne tylko pomogły zejść z murawy Janikowi. Póki co jeden z bohaterów tego meczu. Strata teraz na własnej połowie. Jest okazja dla Ruchu. Kapitalna interwencja takim pajacykiem Kevin Paszek. O, to mogło być 2-0. Który mocno cofnął się aż we własne pole karne. No i spójrzmy teraz z kolei akcja gospodarzy. Dogranie do kontrataku. Muszą coraz więcej sił rzucać do ataku gracze Rowu, jeśli oni tutaj chcą powalczyć o punkty w tym spotkaniu. Piłka wbita w pole karne, Wodecki. Nie utrzymał się przy piłce, ale wciąż w posiadaniu graczy Rowu. Piłka w pole karne, zobaczmy. Krotofil, uderzenie, kapitalna interwencja Nowaka. Jeszcze dobitka, ależ broni bramkarz Ruchu. No niesamowite jest, co dzisiaj wyczynia w bramce Tomasz Nowak. Ale przycisnęli teraz gospodarze. Zobaczmy, piłka zbyt mocna. Ależ teraz dwie interwencje Tomasza Nowaka. Środkowanie dobre na czwarty metr. Zobaczmy uderzenie Szkatuły. Jeszcze poprawka w boisku. O, teraz wreszcie można powiedzieć, oczywiście w cudzysłowie, doszło do jakichś tutaj utarczek, ale sędzia Kowalczyk bardzo szybko tutaj ucina jakiekolwiek niesnaski na murawie. Plizga do prawej strony. Tutaj jest Dzierbicki, dośrodkowanie. Kolejna wrzutka, Wodecki! Ależ teraz było blisko. O, już gdzieś można było z naszej perspektywy tutaj widzieć tą piłkę 15. W siatce. A w strefie spadkowej Starowice, mające tylko 4 punkty, rezerwy Zagłębia Lubin i Stalbrzeg. Żółta kartka dla Foszpańczyka, bardzo zły. Pokaz pirotechniczny kibiców Rowu. Thank you.
odpalone race. No akurat tutaj ten stadion nie ma zadaszenia, więc chyba mecz nie zostanie przerwany. W ofensywie. Dośrodkowanie Paszka, ależ teraz dobrze to zrobił. Daniel Paszek bliski był pokonania Kevina Paszka. Idą teraz w czterech, w pięciu gracze Rowu. O, wydaje mi się, że dobrze dla Ton. Czuję, że dzisiaj ma dobrze ułożony celownik, ułożoną nogę. Zobaczmy, 82 minuta i dzik, uderzenie jest 2 do 0. Mówiłem o tym, że ma dzisiaj dobrze ułożoną nogę i dzik. No i potwierdza to w 82 minucie. Nieprzyjemnie ta piłka skozłowała przed Kevinem Paszkiem. No i mamy dwubramkowe prowadzenie gości. Nie wiem, czy nie był na spalonym. Nie był, zdaniem arbitra, Idzik. Tak to wyglądało, że był troszkę wychylony, ale spójrzmy, Idzik, no też obok Nowaka, myślę, na pewno główna postać. Jeszcze jedna okazja dla Rowu. Szkatuła, tutaj kombinują gracze Rowu, jak mogą. Ale nic z tego nie ma wymiernego, żadnych tutaj klarownych okazji. To już jedna z ostatnich szans na choćby bramkę kontaktowo-honorową, myślę, biorąc pod uwagę to, ile czasu zostało do końca meczu. Jeszcze okazja, no jeżeli takiej sytuacji nie trafia Wodecki, to tutaj Rof w tym meczu nie mógł nic osiągnąć. 2 do 0 wygrywa Ruch Chorzów w Rybniku, derby Śląska, mniejsze derby Śląska po dwóch bramkach i dzika.